Cześć! Tym razem zapraszam Was na coś z wiśniami. A dokładnie będą to pyszne, drożdżowe rogaliki nadziane właśnie wiśniami i odrobiną cukru waniliowego, dzięki czemu mają fantastyczny aromat. Zobaczcie, tak się prezentują rogaliki. O, takie bardzo proste do przygotowania. Fajnie się je zwija i co ważne, nawet jeżeli rogaliki w trakcie zwijania wydadzą Wam się nie do końca idealne, to uwierzcie mi, i to też zobaczycie na filmie, że efekt końcowy jest zawsze o wiele, wiele fajniejszy i nawet jak się wydaje w trakcie, że będzie katastrofa, to rogaliki wychodzą piękne. Więc podwójnie zachęcam Was do ich przygotowania, bo one po prostu muszą wyjść. No a przygotowanie zaczynam od zrobienia ciasta drożdżowego. Na początku odmierzam mąkę. Dodaję do tego trochę cukru z wanilią, zwykły cukier, drożdże, wbijam jajko, wlewam mleko i dodaję trochę oleju lub roztopionego masła. To wszystko mieszam, a następnie przekładam na blat i zagniatam. Ciasto może się delikatnie lepić do dłoni, możecie je obsypać mąką, możecie też samo ciasto trochę podsypać mąką, ale nie za dużo, aby też potem rogaliki nie były zbyt twarde. Wyrobione gładkie ciasto, czyli takie, które przynajmniej jest wyrabiane przez 10 minut, przekładam do miski i odstawiam do wyrastania. Powinno podwoić swoją objętość. Trwa to mniej więcej 1 godzinę, ale przede wszystkim zwróćcie uwagę na efekt, a nie na czas. Ciasto dzielę na dwie części i każdą wałkuję na okrąg. Następnie ten okrąg dzielę na 8 kawałków, no, tak jakbyście kroili pizzę. I na każdym kawałku kładę wydrylowane wiśnie. Posypuję z wierzchu cukrem waniliowym i zwijam. I to jest ten najtrudniejszy moment, bo wiśnie są bardzo soczyste, wilgotne i ciasto może Wam się lekko rwać, po prostu łapać wilgoć od tych wiśni. Ale to nic, postarajcie się zlepić, ewentualnie opruszyć gdzieś mąką, gdzie nagle wydaje się, że ciasto jest zbyt lepkie. Ułóżcie najładniejszą stroną do wierzchu, a tym ewentualnym spękaniem, dziurką i tym podobne ułóżcie do spodu. Tak przygotowane rogaliki możecie ułożyć na papierze do pieczenia lub bezpośrednio na blaszce. Jako, że nie da się wszystkiego ukryć na filmie, to możecie zobaczyć, że ja akurat w tym wypadku posiłkowałam się małymi blaszkami z foremek, bo taką zwykłą, dużą miałam zajętą. Ale oczywiście wykorzystajcie taką zwykłą blachę, aby Wam było wygodnie. Ciasto odstawiam na 15-20 minut, aby lekko podrosło. Następnie z wierzchu rogaliki smaruję rozkłóconym jajkiem. Dzięki temu też zamaskujecie ewentualne pęknięcia na wierzchu, no i też rogaliki będą smaczniejsze. Teraz rogaliki wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę maksymalnie 15 minut, aż one tak ładnie się zrumienią i będą apetyczne. Rogaliki ściągam z blaszki po całkowitym wystudzeniu. Przed podaniem proponuję Wam rogaliki posypać cukrem pudrem. No i właśnie zobaczcie, tak prezentują się te rogaliki. Tak jak widzicie, rogaliki wyszły bardzo ładne, są też bardzo smaczne, tu akurat musicie mi wierzyć. W środku jest dużo wiśni, są naprawdę mięciutkie, też nie pachną zbyt drożdżowo, ani nie mają takiego zbyt drożdżowego smaku, ale są właśnie miękkie. Mam nadzieję, że pomysł na takie rogaliki Wam się spodoba, że z przyjemnością przygotujecie je sami w domu, a ja już czekam na Wasze zdjęcia. Koniecznie dodajcie je pod przepisem. Życzę Wam smacznego i zapraszam po więcej filmów na www.kotlet.tv. Pa, pa!